Pani marszałek, Wysoka Izbo, rząd PiS doprowadził do największego, najbardziej dramatycznego kryzysu energetycznego po 90 roku. Mówicie, że to wina sytuacji bieżącej, ale nie wiem, czy pamiętacie Państwo, że pierwsze wielkie podwyżki energii elektrycznej były już w roku 2019. Wtedy wprowadzaliście wystraszeni rekompensaty. Prąd podrożał blisko 100%, gaz dla firm około 500%, węgiel 300%, prawda? 300%. I wy mówicie, że dajecie, takiego kryzysu nie było w Polsce. To, co mówicie, pokazuje, że jesteście zupełnie, żyjecie gdzie indziej. Dla siebie stworzyliście inny świat, lepszy. Polacy żyją innymi problemami niż to, o czym wy mówicie. To wszystko jest w dużej mierze, to jest efekt waszych działań. Ostrołęka, 2 miliardy straty. To są olbrzymie straty. Inflacja, którą mamy, to jest kolejny wielki kryzys. Kryzys finansowy. Inflacja oznacza to, że Polakom zabieracie pieniądze. Mówicie, że wspieracie polskie rodziny. Tak, polskie rodziny tak ubożeją, że nigdy nie wymagały tak wielkiego wsparcia jak w tej chwili. Polskie rodziny muszą być wspierane, bo z wynagrodzeń nie mogą już normalnie żyć, z emerytur. Dziękuję bardzo. Mówiliśmy o tym. Cena węgla 3000 zł. Dziękuję bardzo, panie pośle.